Janusz Dąbrowski, Biomagnetyzm, część druga. Jak wykorzystać uzdrawiający potencjał magnetyzmu? Czyta autor. Rozdział uzdrawiająca moc światłoterapii. Motto. Życie jest światłem. Profesor Włodzimierz Sedlak. Życiodajne, błogosławione światło. Światłoterapia, podobnie jak magnetostymulacja, jest absolutnie najstarszą terapią świata towarzyszącą człowiekowi od momentu jego pojawienia się na planecie. Jej źródłem jest przecież słońce. Dlatego cały układ bioelektroniczny człowieka funkcjonuje w zakresie tzw. widma światła białego pochodzącego ze słońca. Światło słoneczne jest pierwotnym źródłem energii dla wszelkich form życia na Ziemi. Wzbudza komórkowe procesy molekularne, inicjuje życiowe reakcje, wytwarza wysokowartościowy pokarm dla wszelkich stworzeń, zapewnia funkcjonowanie wszelkich procesów fizjologicznych. Człowiek, podpatrując naturę, nauczył się wykorzystywać jej dary, dlatego już od starożytności znano dobroczynny wpływ światła słonecznego na organizm i stosowano helioterapię. Zalecał ją już 2,5 tysiąca lat temu ojciec medycyny Hippokrates. Stosowali ją także uznani lekarze starożytności, greccy, rzymscy i arabscy. Z czasem zaczęto stosować chromoterapię, czyli lecznicze wykorzystanie możliwości kryjących się w różnobarwnym świetle. W czasach nowożytnych podwaliny pod rozwój światło lecznictwa położył duński lekarz pochodzenia islandzkiego Nils Ryberg-Finzen słusznie nazywany twórcą nowoczesnej fototerapii. Już w 1896 roku zorganizował w Kopenhadze specjalistyczny instytut światłolecznictwa, gdzie leczył z powodzeniem m.in. toczniową gruźlicę skóry i inne choroby skórne przy użyciu łukowej lampy własnej konstrukcji nazwanej lampą Finzena. W 1903 roku otrzymał Nagrodę Nobla za osiągnięcia w leczeniu chorób przy użyciu wiązki światła. Niepodważalne zasługi w dziedzinie badań naukowych dotyczących wpływu światła na żywe organizmy ma także Amerykanin John Naish Old. On odkrył, że tylko pełne spektrum światła naturalnego jest jednym z warunków dobrego zdrowia, pełnego zdrowia roślin, zwierząt i ludzi. Odkrył również, że na zdrowie psychiczne wpływa tak zwana temperatura koloru oraz intonacja barwy. Jego badania wykazały, że nawet niewielkie różnice w oświetleniu mają wpływ na zdolność pojedynczych komórek do prawidłowego rozwoju. Był też autorem teorii, że wpływ światła na stan zdrowia psychosomatycznego odbywa się na poziomie nieświadomym. Spostrzeżenie to wykorzystano później do leczenia barwami, czyli w, kolor w koloroterapii, czyli inaczej chromoterapii, oraz w diagnozowaniu stanu zdrowia człowieka na podstawie wyglądu biopola, postrzeganego przede wszystkim w postaci aury, jej barw i jej kształtu. I od razu tutaj mała dygresja. Wiadomo, że światło jest promieniowaniem elektromagnetycznym, rejestrowanym między nimi przez oczy. Zaś ludzkie ciało. Stanowi potężne spektrum fal elektromagnetycznych, w tym świetlnych i akustycznych, o różnych parametrach, które postrzegane są jako kolor lub dźwięk. Była o tym mowa już w pierwszej części biomagnetyzmu. Barwy światła i ich intensywność odpowiadają częstotliwości, czyli wibracji drgań, a także podstawowym kolorom głównych czakramów człowieka, o czym wiedzieli już mistrzowie Dalekiego Wschodu i doceniali znaczenie tych barw. Dostrzegali ich wpływ na utrzymanie harmonii organizmu i dobre samopoczucie. Wiedzieli, że poprzez usunięcie lub uzupełnienie jakiejś barwy jest możliwość wpływania na organizm, na przywrócenie go do stanu wewnętrznej równowagi. Skąd mieli taką wiedzę? Każdy czakran wibruje z inną częstotliwością. Wibracje barw pochłaniane są przez subtelne pola energii, czyli aurę, otaczające ciało ludzkie. Wibracje te absorbowane są również przez oczy i skórę, a także ośrodki energetyczne, czyli czakry, i kanały energetyczne, czyli merydiany, które wiążą się z układem endokrynym. Kiedy częstotliwości są prawidłowe, to jest, odpowiadają częstotliwościom zdrowia, to i barwy czakranów są prawidłowe, a organizm jest w równowadze. Jesteśmy zdrowi. Regulacja procesu wprowadzania kolorów do tego układu oraz opuszczania go. Przez nie umożliwia fizyczną, emocjonalną i umysłową odnowę każdego narządu organizmu oraz jego eterycznego odpowiednika. W ten sposób, poprzez wzajemny związek barw czakramów, czyli odpowiadających im częstotliwościom i energią, z funkcjonowaniem układu endokrynnego i psychiką człowieka, powstała nowa gałość wiedzy, psychoneuroimmunologia. Wiedza starożytnych jest ciągle potwierdzana przez najnowsze odkrycia naukowe. Na przykład w 1970 roku francuski neurolog Paul Nogier, twórca metody leczenia poprzez nakłuwanie wybranych punktów małżowin usznych, czyli aurikuloterapia, udowodnił, że wszystkie tkanki, i organy ciała funkcjonują z określonymi częstotliwościami. Stosując wiele form stymulacji organizmu, poprzez magnetoterapię, koloroterapię, wpływy, wibracje różnych substancji, stwierdził, że ludzkie ciało reaguje na siedem podstawowych częstotliwości odpowiadające siedmiu głównym czakramom. Nazwano je później częstotliwościami nożiera. Można je wykorzystać w diagnostyce i leczeniu. Ponadto pol nożier Stwierdził, że jeśli dochodzi do rozregulowania częstotliwości drgań organów, tkanek i komórek, wówczas skutkuje to nieprawidłowymi przemianami biochemicznymi, zakłóceniami metabolizmu i w organizmie pojawiają się choroby. W celu jego uzdrowienia należy dokonać swoistego nastrojenia organizmu na częstotliwości prawidłowe, wzorcowe. Była zresztą o tym mowa już w pierwszej części biomagnetyzmu. Czy zauważyłeś się, już, szanowny czytelniku? Jak doskonale to współgra z wiedzą starożytnych oraz terapiami w postaci esencji doktora Bacha, aromoterapią, litoterapią, muzykoterapią, homeopatią i innymi tego typu terapiami oraz zasadami kwantowej medycyny informacyjnej? Przecież wszystkie one działają na poziomie subkomórkowym w oparciu o biorezonans, o którym była już mowa. Odkrycie nożje. Uznaje się za jedno z największych odkryć w medycynie, ale przecież metody takie stosowali z wielkim powodzeniem od tysięcy lat znachorzy, szamani czy babki szeptuchy. Byli i często są nadal skuteczni, tyle że nie dysponowali, nie dysponują podstawami naukowymi swoich terapii, a bez tego oraz dyplomów w uczelni medycznych ich wiedza, i umiejętności zdają się psu na budę. Powróćmy jednak do prac badawczych OTTA. To również on odkrył podwójną funkcję oka. Pierwszą funkcją jest rzecz jasna, zjawisko widzenia. Drugą zaś funkcją kazało się przekazywanie impulsów świetlnych pobudzających komórki siatkówki, które nie biorą udziału w procesie widzenia. Komórki te wytwarzają wówczas impulsy elektryczne przenoszone do podwzgórza mózgu części podkorowej mózgu, nadzorującej wszelkie reakcje bez bezwiedny organizmu działa ono jak główny ośrodek kontrolny autonomicznego układu nerwowego niezależnego od ludzkiej woli. Od prawidłowego działania podwzgórza zależy homeostaza, czyli równowaga życiowa całego ustroju. Kontroluje ono również działanie przysadki mózgowej produkującej hormony i mającej wpływ na działanie gruczołów dokrewnych. W rezultacie okazuje się, że światło poprzez cały ten układ odgrywa kolosalną rolę w utrzymaniu prawidłowej kondycji organizmu. John Neish Ott był również wynalazcą urządzenia o nazwie Ott Light, wytwarzającego prawie całkowite widmo całkowite spektrum światła najbliższego naturalnemu światło słonecznego. Dlaczego jednak światło może odgrywać rolę leczniczą? Otóż cały układ bioelektroniczny człowieka funkcjonuje w zakresie tak zwanego widma światła białego. Światło to składa się z szeregu barw podstawowych. Mamy możliwość obserwować je chociażby w postaci tęczy na niebie. Zjawisko powstawania tęczy jest skutkiem tak zwanej dyspersji, czyli rozszczepienia światła białego na barwy podstawowe przez krople wody pełniące rolę pryzmatów podczas deszczu. Jak już wiemy, pole elektromagnetyczne nie jest tylko czynnikiem zewnętrznym działającym na organizm, ale jest również integralną jego częścią. Światło zaś to energia elektromagnetyczna, którą organizm przekształca w energię elektrochemiczną niezbędną do zachodzenia procesów przemiany materii i systemu hormonalnego. Tylko pełne spektrum naturalnego światła jest jednym z warunków zdrowia roślin, zwierząt i ludzi. Nawet niewielkie różnice w oświetleniu mają wpływ na zdolność pojedynczych komórek do prawidłowego rozwoju. Światło jest czynnikiem integrującym dla bioukładu, a tym samym intensyfikującym jego działanie. Chodzi więc o zgranie procesów optoelektronicznych z metabolicznymi i nadanie im spójności. Organizmowi brakuje niekiedy energii o konkretnych częstotliwościach i długościach fal. Energią tym odpowiadają konkretne barwy. Naświetlanie danymi kolorami pozwala przywrócić równowagę wewnętrzną w organizmie, zgodnie z wnioskami Polanozie. Działanie światła na organizm związane jest przede wszystkim ze wzbudzeniem cząsteczek lub atomów pod wpływem fotonów, co z kolei prowadzi do różnych wtórnych reakcji bioelektronicznych. Efekty te zależne są od, od energii fotonów. Ich liczby, to jest natężenie światła, stanu fizjologicznego organizmu, temperatury otoczenia i tym podobnych czynników. Precyzyjnie rzecz ujmując, działanie światła na organizm polega na fotodynamicznym oddziaływaniu światła, to jest wpływie sterowniczym światła, na układ elektronów w komórkach organizmu. Do tego dochodzi możliwość przetwarzania energii, a dokładniej oddziaływania fotonów dostarczanych z zewnątrz z elektronami organizmu, czyli chodzi o tak zwane dokarmianie kwantowe. Skuteczność przenoszenia energii wzbudzenia elektronowego w układach żywych jest bardzo znaczna. Bez problemów jest przekazywana drogą bezpromienistą do odległych nawet struktur. Struktur organizmu, obserwując w nich przedmiany fotochemiczne, analogiczne do zakodzących pod wpływem światła zewnętrznego. W ten sposób wszystkie układy organizmu, a zwłaszcza nerwowy, są nasycane i przemieniane przez energię światła. I ten kształtotwórczy, niezależny od fotosyntezy, wpływ światła obserwuje się w świecie wszystkich organizmów. Jak dokonuje się jednak to przesyłanie światła? Otóż każdy żywy organizm dysponuje potężną siecią przesyłową, z swoistymi światłodowodami w postaci mikrotubul, rurkowatych struktur o średnicy 2 do 25 nanometrów. Nanometr to jest 1 miliardowa metra albo inaczej 1 milionowa milimetra, doprowadzających światło do każdego zakątka w jego głębi. Przestrzenna budowa mikrotubul jest ściśle dopasowana do parametru fali świetlnej, która ma dotrzeć do najbardziej odległych części organizmu z odpowiednią informacją w postaci elektromagnetycznego impulsu życia. Tworzą one niezwykle skomplikowaną sieć świetlnych włókienek, bardzo delikatnych, podobnych do pajęczej sieci, tyle że wielokrotnie cieńszych. Są one rodzajem drogi. Które impulsy subtelnej energii zmierzają do i od głównych centrów układu nerwowego, koordynując pracę organizmu. Układ nerwowy jest więc nasycany i odmieniany przez energię światła. Te delikatne światłowody mogą ulegać degeneracji, mogą również doskonale się regenerować wskutek pobudzania ich w wyniku dotleniania, zwłaszcza przez głębokie. I jednocześnie wolne oddychanie piecierzystej na, na, na energetyzowanej wody oraz spożywanie ziół znanych jako substancje czyszczące krew. Oczyszczona i utlenowana krew ma przede wszystkim pobudzić mózg, do którego powinna docierać większa ilość energii i zakodowanych informacji poprzez wzrost natę, natężenia światła. Regeneruje je także pobudzanie fotonami. Badania naukowe potwierdzają, że światło wywołuje tzw. efekty fotobiologiczne, inaczej fotodynamiczne. Światło jest falą elektromagnetyczną obdarzoną energią i posiadającą szereg parametrów, długość, amplituda, częstotliwość i tym podobne właściwości. Fala taka powoduje tzw. fotooksydację, czyli utlenianie pod wpływem światła. Utleniania, utlenianie, utlenianie, Czyli oksydacja, deelektronizacja w szerokim znaczeniu tego pojęcia jest procesem polegającym na odłączaniu elektronów od jonu atomy lub grupy atomów. Fotooksydacja jest więc procesem aktywizującym molekuły organizmu. Jej działanie na komórki przejawia się przede wszystkim wpływem na produkcję ATP, kwasu adenozyno-trójfosforowego, będącego nośnikiem energii w organizmie. Udowodniono, że produkcja energii w mitochondriach komórkowych, a są to swoiste bloki energetyczne komórek, może być wsparta przez światło działające na pewne zespoły enzymów. Ten wpływ światła wywołuje wzrost wytwarzania nośników energii, np. wzrost syntezy ATP, kwasu adenozyno-trójfosforowego. Ponieważ ATP stanowi podstawową energię roboczą komórki, można tą drogą pozytywnie wpłynąć na istotne funkcje organizmu, zwłaszcza funkcje naprawcze. Prace badawcze związane z tym zagadnieniem prowadził m.in. Harry Whelan, neurolog z Medical College of Wisconsin w USA. Wykazał, że mitochondria wchłaniają znaczną część energii promieniowania, w wyniku czego następuje stymulacja podziałów komórkowych. Przyspiesza się w ten sposób regenerację uszkodzonych tkanek i narządów. Rzecz jasna, działania fali świetlnej będą zależały w dużej mierze od stopnia jej wchłania, wchłaniania przez organizm oraz właściwości fizyko-chemicznych organizmu. Jednak zdolności aktywizujące fali świetlnej zależą przede wszystkim od jej parametrów. Mówiliśmy już, że zdrowie organizmu zależy od zdrowia pojedynczej komórki wsza zależy od prawidłowego potencjału na błonie komórkowej. Powierzchniowe zagęszczenie ładunków, czyli elektrostaza, zależy od światła, czyli fotonów, czyli inaczej kwantów promieniowania elektromagnetycznego. Życie, jak mówił profesor Włodzimierz Sedlak, jest stanem wymuszonym przez przyrodę w materii organicznej i jako stan wymuszony wymaga ustawicznego dopompowywania, zasilania Należy więc to robić, chociażby z zewnątrz, właśnie za pomocą światła. Badania naukowe potwierdzają, że szczególnie intensywnie na organizmy działa światło czerwone. Przypuszcza się, że przyczyny tkwią w częstotliwościach rezonansowych tego światła i organizmu. Zabiegi terapeutyczne są więc najbardziej skuteczne, kiedy długość fali elektromagnetycznej Zarewiera się w przedziale od 600 do 700 nanometrów. Przypominam, że nanometr to jest jedna miliardowa metra lub jedna milionowa milimetra, czyli w granicach światła widzialnego. Wydaje się to całkiem zrozumiałe, ponieważ każdy z nas doskonale zna wpływ światła na organizmy. Kiedy świeci słońce, czujemy się lepiej, mamy więcej energii. Kiedy zaś jest pochmurno i pada deszcz, stajemy się ospali, drażliwi, przygnębieni, znużeni. I nie jest to wyłącznie skutek ewentualnego spadku ciśnienia. Medycyna zna pojęcie tak zwanej depresji sezonowej, np. zimowej i innych zaburzeń uwarunkowanych sezonowo. Do leczenia tej przypadłości stosuje się już w fototerapię, czyli naświetlanie. Znają ten problem na przykład hodowcy drobiu, stosując zimą w kurnikach sztuczne doświetlanie w niejako przedłużające dzień by zapobiec ten sposób spadającej nieśności kurniosek w tym okresie. Oświetlenie sztuczne w miejscu naszego zamieszkania lub miejscu pracy daje natężenie około 500 luksów. Tymczasem słońce w pogodny dzień oświetla powierzchnię Ziemi z natężeniem ponad 100 tysięcy luksów. I do takiego natężenia jest przyzwyczajony nasz organizm. Fototerapia choć o mocy zaledwie kilku tysięcy luksów ma jednak pozytywne oddziaływania. U około 75 do 80% cierpiących na depresję sezonową już po kilku zabiegach dolegliwości ustępują. Naświetlanie promieniowaniem podczerwonym stosuje się jako element terapii wielu schorzeń. Wykorzystuje się je w leczeniu zaburzeń dermatologicznych, neuronalnych, mięśniowo-szkieletowych, szkieletowych, niszczeniu komórek nowotworowych, leczeniu egzem, zakażeń, gojeniu ran, do przyspieszenia gojenia się ran, zwłaszcza po operacjach regeneracji komórek i tkanek. Badania wykazały również regenerację siatkówki oka i neuronów pod wpływem naświetlania podczerwienią. Jest to bardzo zaskakujące ze względu na to, że neurony regenerują się zwykle z ogromną trudnością lub nie chcą w ogóle tego robić, choć samo zjawisko neurogenezji jest faktem. Terapię z wykorzystaniem tzw. zimnego czerwonego lasera, czyli wspomnianą wcześniej metodę fotodynamiczną, wykorzystuje się do leczenia zwyrodnienia plamki żółtej na siatkówce. Choroba ta powoduje uszkodzenie komórek siatkówki, w efekcie czego chory widzi niewyraźnie, lub w polu jego widzenia pojawiają się plamy. W Polsce terapię taką prowadzą oś ośrodki, w Warszawie i Katowicach od około 2006 roku. Stosowanie fototerapii jest możliwe przy wykorzystaniu różnych technik. Wykorzystuje się tu przede wszystkim światło, specjalnie dostrojone pod względem częstotliwości natężenia. Źródłem promieniowania może być, więc być filtrowane światło ciągłe z lamp kwarcowych, galowych, fluorescencyjnych czy laser. Istotna jest tu jednak redukcja energii promieniowania w celu usunięcia niepożądanych terminów, termicznych efektów ubocznych, powodowanych zazwyczaj przez tzw. wysokie ogniskowanie. Coraz częściej stosuje się tak zwane lasery miękkie, typu LLL za wyjątkiem technik operacyjnej polegającej na przyżeganiu i technik der, dermatologicznych w postaci tzw. ablazji. Lasery LLL umożliwiają stosowanie niskoenergetycznej biostymulacji, np. w gabinetach kosmetycznych czy stomatologicznych. Emitowane wiązki świetlne pobudzają komórki organizmu, w wyniku czego dochodzi do zwiększenia potencjału błon komórkowych, nasilają się procesy produkcji energii przez mitochondria, syntetyzowania białek przez rybosomy, kwasu rybonukleinowego oraz kolagenu, w rezultacie czego sprawniają się procesy przemiany materii, a w dalszej kolejności procesy naprawcze. Dochodzi do ustąpienia bólów, likwidacji obrzęków i stanów zapalnych, zwłaszcza błon śluzowych, przyspieszenia regeneracji tkanek i powstawania nowych naczyń krwionośnych co wpływa na polepszenie, polepszenie ukrywienia oraz wzrost, wzrost mocy układu immunologicznego. Jednak warunkiem powodzenia fototerapii jest stosowanie bardzo silnego strumienia promieniowania o szerokim zasięgu, czego nie zapewniają lasery. Dziś jest to już możliwe dzięki wynalezieniu w laboratorium NASA bardzo silnych lamp z superjasnymi diodami luminescencyjnymi LED. -y. Wynalezienie tych diod spowodowało obniżenie kosztów produkcji i konstrukcji urządzeń terapeutycznych, mniejszą ich wagę, dłuższą żywotność, prostszą obsługę oraz obniżenie wymogów związanych z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa i obsługi. Wdrożenie lamp tego typu spowodowało pojawienie się nowej gałęzi lecznictwa, magnetoledoterapii. Mimo stosowania tych samych maksymalnych długości fal, efekty terapeutyczne osiągane przy stosowaniu Super jasnych LED różnią się znacznie od efektów systemów laserowych. Szczególną cechą lamp LED jest ich zdolność do emisji światła o ściśle określonych parametrach, energii i barwie. Stało się to powodem obszernych, dotąd nierozstrzygniętych naukowych dys dyskusji. Właściwości światła LED zaczęto poznawać dokładniej podczas wypraw kosmicznych amerykańskich wahadłowców. Prowadzono wówczas szereg programów badawczych związanych m.in. z uprawą roślin, które poddawano jednoczesnemu działaniu pola magnetycznego o bardzo niskim natężeniu i światła LED jako źródła fotonów dla roślin. Skonstruowaną w tym celu specjalną komorę wzrostu roślin. NASA podjęła później bardzo dokładne badania dotyczące wpływu na świetlanie lampami LED organizmów astronautów. Jednymi z głównych problemów długotrwałego przebywania astronautów w przestrzeni kosmicznej jest brak grawitacji Ziemskiego pola magnetycznego. Skutkiem tego jest dobrze udokumentowane zjawisko zaniku mięśni kości, a także trudności z leczeniem zranień. Po naświetleniach lampami LED optymalnymi długościami fal 680, 730 i 880 nanometrów o energii 4 Jouli na centymetr kwadratowy wystąpiły następujące zjawiska: pobudzenie mitochondrów komórkowych do zwiększonego wytwarzania energii, aktywacja cytochromów, białek komórkowych wrażliwych na działanie światła i koloru, 4-5-krotne przyspieszenie syntezy DNA w fibroblastach i komórkach mięśni, zmniejszenie reakcji zapalnych, wyhamowanie procesów utraty mięśniowej i kostnej, przyspieszenie regeneracji tkanki mięśniowej, kostnej i nerwowej, Przyspieszenie regeneracji w przypadku zranień, obniżenie poziomu stresu na poziomie komórkowym, polepszenie mikrokrążenia krwi, przywrócenie organizmowi zdolności do samoleczenia, zapewnienie organizmowi witalności. Spowodowało to również zainteresowanie się terapią przez specjalistów marynarki wojennej USA, zamierzających zastosować ją do leczenia ze zrozumiałych względów, przede wszystkim personelu atomowych łodzi podwodnych. Spośród szerokiego pasma fali elektromagnetycznej, widzialnej w postaci zwykłego światła i promieniowania niewidzialnego, można wyodrębnić dwie podstawowe grupy pasm posiadających cechy terapeutyczne: nadfioletowe, o długości fali 350 do 280 nanometrów i czerwone, bliskie niewidzialnej podczerwieni, w granicach 600 do 880 nanometrów. Oba zakresy wykazują podobne działania na fotoreceptory organizmu, przy czym czerwone światło odznacza się większą głębokością wnikania, ze względu na wspomnianą już większą energię. Fale światła czerwonego są obdarzone znaczną energią w porównaniu z falami krótszymi. Dzięki tej energii jest możliwe głębsze ich wnikanie do organizmu. Fale takie dają znaczące efekty terapeutyczne przy następujących dolegliwościach. Leczenie rani i przyspieszenie leczenia. Chodzi o rany otwarte, wrzody, odleżyny, otarcia, oparzenia, zmniejszenie, bliznowacenia. Naciągnięcia, skręcenia, hamowanie zapaleń, problemy stawowe i zapalenia stawów. Bóle przewlekłe, więc np. nerwu trójdzielnego, śródstopia, kanału nadgarstka. Mięśniowe terapie punktu triggera. Schorzenia skórne. Chodzi o trądzik pospolity, trądzik różowaty, egzemy, opryszczka złamania kości, przyspieszenie leczenia w już leczonych przypadkach, zaburzenia przemiany materii, chodzi tutaj o aktywację enzymów, immunizację, zwiększenie wymiany gazowej, niedomaganie układu krążenia, więc aktywizacja unaczynienia, działanie przeciwzakrzepowe, poprawa płynności krwi, trądzik, egzemy, następstwa alergii, łuszczyca, świeżbiączka ogniskowa, wypadanie włosów, łysienie. Światłoterapię stosuje się także w kosmetyce z następującymi efektami dotyczącymi przede wszystkim skóry: poprawa ukrwienia i regeneracja skóry zmęczonej, wspomaganie odbudowy włókien kolagenowych, reaktywacja naturalnego płaszcza ochronnego, poprawa wytrzymałości, ważne przy celulicie, przeciwdziałanie wysuszaniu i procesom starzenia, rozluźnienie i uspokojenie podrażnionej skóry, zmniejszanie zmarszek spowodowanych przesuszeniem poprawa zaopatrzenia w tlen, regulacji gospodarki płynami, pobudzenie metabolizmu komórkowego, wzmocnienie naturalnego systemu chronnego, poprawa sprężystości i elastyczności. Dodatkowe możliwości terapeutyczne daje światło spolaryzowane. O tym jednak w dalszej części mojej książki.